Cześć! A wy wiecie, co to jest oblicze? Pozwoliliśmy sobie zasięgnąć języka wśród miejscowych. Dzień dobry panu. Zatem jestem do Mliśnu, nie chciałbym panu odpowiedzieć. My nie jesteśmy z Poznania. My też. Propaganda powoli zaczyna owocować. Dziękujemy bardzo. Tak, to wszystko. Czym jest oblicze? No nie wiem, w sensie, bo to jest słowo, które można strasznie bardzo rozumieć, bo nie wiem, w pierwszej chwili chyba matematyka, ale nie wiem, bo albo twarz. To jest bardzo trudne pytanie. Oblicze jako twarz, ale myślę, że ma też inne znaczenia. Ale tak, to jest to, co ja i pani mamy z frontu. Oblicze ludzkie. Czyli oblicze to jest twarz, to jest to, co widzimy. Miasto może mieć swoje oblicze. Kosmos ma też swoje oblicze. Różne są oblicze. Oblicze? Czy Boga? Twarz! My też pomyślałam o twarzy. Oblicze twarz najbardziej chyba. O matko, to słowo jest naprawdę wieloznaczne. Bo jest tak, oblicze, czyli twarz historii, obrazu, krajobrazu, ludzkiego charakteru pokazywanie oblicza. W ciasto raczej nie ma. O, chociaż też może mieć jakieś oblicze, jak jest dobrze wypieczone. Piekarnia Junikowska. Najlepsze drożdżówki, wypieki i ciasta. Polecamy organizatorzy. Oblicze jest strasznie poważnym określeniem na wygląd człowieka. Oblicze jest obrazem czegoś. Jestem fotografem, więc obrazuję. Akurat moim aparatem. Oblicze, myślę, że pierwsze mi się skojarzyło to twarz, tak? Po prostu twarz, oblicze. No ja też właśnie bym powiedział, że twarz, bo taki właśnie image. Myślę, że to coś, co pozwala nam się spotkać z drugą osobą. Wszyscy się mylicie, żaden z was nie ma racji. Udaliśmy się na uniwersytet. Oddajmy głos ekspertom. Zacznijmy od tego, że wymawia się oblicze, nie oblicze. Jest to czas przyszły, prosty. Forma pierwszoosobowa, pojedyncza, od słowa obliczyć. Słowo to, będące aspektem dokonanym, od obliczać, które oznacza licząc, ustalać wielkość czegoś. Do pana jeszcze wrócimy. Tymczasem? Oblicze to twarz matematyka. Oblicze to największa konferencja matematyczna w Polsce rozpoczynająca się na literę Teta. Oblicze to ogólnopolska konferencja matematyczna skierowana do studentów i doktorantów. Będzie to dla Was okazja do wysłuchania i wygłoszenia referatów z matematyki i informatyki teoretycznej, finansowej, stosowanej i aktuarialnej oraz statystyki. W tym roku organizujemy również specjalną sesję z analizy danych oraz uczenia maszynowego. Zapraszamy. Do zobaczenia w Poznaniu. Stąd właśnie, jak pani widzi, każda funkcja efektywnie obliczalna musi być funkcją rekurencyjnie obliczalną.